Powiem wam, że odczuwam naprawdę gigantyczną różnicę urbeksując w Szwajcarii, a urbeksując w Holandii. Holandia totalna płaszczyzna, a w Szwajcarii, jak widać, najbardziej górzysty teren. Muszę się wspinać po takich górkach. Nie powiem, że jest źle, bo podoba mi się naprawdę. Wejdziemy jeszcze wyżej. Wrzuciłem sobie adres na Google Map. Oczywiście ustawiony wcześniej. Nie korzystam tutaj z internetu z tego powodu, że jest tutaj mega, mega drogi. Szwajcaria jest poza Unią i przez to takie koszta. SMS wysłany stąd do Polski kosztuje 5 zł. Minuta rozmowy około 2,50, także zbyt wiele nie dzwonimy. Zobaczcie, jakie widoki. Widoki są naprawdę niesamowite. Nie żałuję, że tutaj przyjechałem. Przyjechałem tutaj do pracy, ale wykorzystam ten czas jak najlepiej mogę. Tym razem jest wolny weekend, więc wyruszam na wyprawę. Mam nadzieję, że znajdę coś ciekawego i dla was. Widzimy się później, na razie. Po długim spacerze udało mi się dotrzeć do jednego z piękniejszych miejsc opuszczonych w Szwajcarii. Zaraz was oprowadzę po nim. Ogólnie to jestem w szoku. Mimo takiej organizacji, jaka jest w Szwajcarii, też znajdują się opuszczone obiekty i ja wam je wszystkie pokażę. Chodźcie ze mną. Widać, brakuje już schodów. Wszystko jest przegnite, albowiem dom jest opuszczony od bardzo, bardzo dawna. Można tędy przechodzić. Widać, że wszystko jest zarwane, ale spróbujemy tutaj nastąpić i wbijamy do środka. Znajdujemy się w dolnej części opuszczonego domu. Wow, zobaczcie tą szafę. Wszystkie ciuchy nadal są w środku. Ładny niebieski stoliczek. Wszystkie meble są drewniane. Nie ma tutaj sklejki żadnej, płyty wiórowej. Tutaj mamy jakąś księgę z 1910 roku. Oh my god, naprawdę stara. Piękny obrazek górzystych terenów. To 100% Szwajcaria. Tak właśnie tutaj wygląda. Kolejny piękny obrazek.
Zobaczcie, że w szafie znajduje się kompot. Ciekawe, ile ma lat. Czy jest zdatny do wypicia? Raczej wątpię. O, piękna porcelana. Ciekawe, z jakiej firmy. Royal Ravoy. Nie znam. Brzmi włosko. Kilka butelek pustych. Ale zobaczcie samą szafę, jaka ładna. Może nie wszystkim się podoba. Ja się bardzo lubuję w drewnianych meblach. Stąd często o nich opowiadam. Tutaj malutka komoda. Przejdziemy teraz do drugiego pomieszczenia. Przed nami również szafa. Na niej prześcieradła. Być może tutaj była sypialnia. Gazety. Juli 1960 rok. 60 lat ponad. Masakra. Takie stare gazety. Zobaczcie, jaka ładna lampa naftowa. Rozbita już troszkę, ale nadal jest ładna. Książka, chyba w języku niemieckim, choć różnie to bywa. Szwajcaria ma 4 języki urzędowe, w tym włoski, francuski, niemiecki i jest jeszcze jeden, którego nie pamiętam. Jest niespotykany raczej. Zresztą możecie sobie sprawdzić. Tutaj mamy gąsior tak zwany. Można w nim pędzić wino. Dobra. Przejdziemy teraz do innych pomieszczeń. Widziałem, że jest tutaj również strych. Tutaj mamy całą instalację, korki. Zauważcie, że w oddali jest jakiś tunel. Oczywiście później go sprawdzimy. Teraz spróbujemy wejść na strych. Jednak nie wiem, czy to będzie możliwe. Schody troszkę się ruszają. W zasadzie wiszą tylko na jednej części. Belki również są spróchniałe. Dobra, zobaczymy. Być może uda się wejść. Położymy teraz na chwilę latarkę tutaj i kamerkę. A ja spróbuję się wspiąć. A, dobra. Zajęło mi to sekundę i już jestem u góry. Jednak nadal muszę uważać. Spróchniałe belki. Kiedy nimi począsałem, cały dom się cząsł. Będę stąpał tylko po tych najgrubszych belkach. A co my tu mamy? Ogólnie strych dość pusty. Mamy tutaj garnek aluminiowy. Jakąś ciekawą lampę. Manierkę na wodę.
Tutaj kolejny gąsior i gigantyczna piła, o której ostatnio wspominałem, tak zwana moja twoja. Wiadomo, że ona się tak nie nazywa. Raczej sposób użytkowania przypiął jej taką ksywę. Dobra. Tu widzimy, że dach się już całkowicie zawalił. Można tutaj zejść na dół, ale nie widzę tutaj nic ciekawego. Wszystko, co znajduje się tam na dole, zobaczymy później. Dobra, lecimy na parter. Znów zostaje wspinaczka. Dobra, spróbujemy inaczej. Zrobimy tak. Dobra, jestem na dole. Dobra, ja sobie będę tu schodził powoli. Widzimy się na parterze. Wejdziemy teraz do kuchni. Jesteśmy już na parterze i zaczynamy od eksploracji części kuchennej. O, zostało nawet troszkę szkliwa. Malutkie kubeczki, chyba na kawę, espresso. Być może. Tutaj mamy kilka garnków. Piec. Wow. Ten również mógł służyć do pieczenia chleba. A ten znowu? Najprawdopodobniej po rozpaleniu gotowano na nim. Zobaczcie, są nawet tutaj garnki. Wow, ale bardzo ciekawe. Jeszcze nie widziałem. Ciekawe, jakie baterie ma. Ach, zapieczone. Zapieczone, nie da się otworzyć. Tutaj mamy kuchenkę gazową. Przejdziemy teraz do łazienki. Gigantyczny bojler. Kibelek. I wanna. Wszystko jeszcze w bardzo dobrym stanie. Szczerze, prócz wybitych okien, wszystko stoi na swoim miejscu. Z tego co wiem, to bardzo mało osób wie o tym domu. Teraz wejdziemy do najpiękniejszej części tego domu. Wow. Zobaczcie to. Ale piękny piec. Wszystko bardzo ładnie wygląda w świetle dziennym. Zobaczcie, kiedy został zbudowany dom. W 1824 roku. To jest niesamowite. A większość konstrukcji to po prostu drewno.
Mamy tutaj różne kalendarze. Jeden jest z 2004 roku, kolejny z 2005. I to jest chyba najmłodszy kalendarz. Czyli wychodziłoby na to, że 17 lat temu dom został opuszczony. Ale piękne meble. Tutaj mamy sprzęt grający, radio połączone z gramofonem. Wygląda całkiem fajnie. Na półkach poukładana porcelana, trochę szkliwa. Być może nawet kryształ. Tutaj najprawdopodobniej spożywali posiłki. Dobra, i przejdziemy już do ostatniego pomieszczenia. Tym razem będzie to sypialnia. O kurde, sypialnia również ma swój urok. Maszyna do szycia pfaff. Łóżko. Obok niego szafka nocna. Zauważcie, że piec z salonu kończy się w sypialni, także i tutaj ogrzewał te pomieszczenie. Świetny pomysł. W szafie nadal wiszą ciuchy właściciela. Sprawdzimy, czy maszyna nadal się znajduje tam, gdzie powinna. Tak jest. Wow, jest w całkiem dobrym stanie. Wygląda naprawdę świetnie. Klucza nie ma, żeby otworzyć szufladkę. A tutaj co mamy za sprzęt? Bardzo dziwna maczeta. Tutaj okulary. Szminka. O kurde. Wiecie, że to jest metalowe? Metalowa, a mógłbym powiedzieć nawet, że mosiężna.
Drogi panie, drogie panie, kiedyś były mosiężne szminki. Nie wiem, czy któraś z was kiedyś takie używała, ale są całkiem ciekawe. Dobra. Te pomieszczenie naprawdę robi wrażenie. Jakby właściciel wyszedł kilka godzin temu. Nic nie jest zniszczone. I oby tak zostało. Jestem naprawdę w szoku, że w Szwajcarii również znajdują się takie miejsca. Dobra, pokażę wam jeszcze garaż i jaskinię. Wejdziemy teraz do tej groty. Jestem przekonany, że miała służyć jak ziemianka. Najprawdopodobniej schładzano tutaj żywność czy napoje. Zobaczcie, tutaj jest już tylko ziemia. Obłożone jest kamieniami tylko przez pewien moment. Zobaczcie, zostało nawet kilka napoi. Citro. Lemoniada. Lemoniada cytrynowa. Ciekawy jaki rok. Nigdzie nie ma pokazane. Jest tutaj więcej napoi. U góry jest za wąska dziura, na pewno się nie, raczej się nie zmieszczę. Tu kolejne napoje. Powiem wam, że w upalne dni takie miejsce to rewelacja. Dobra, wejdziemy teraz do garażu. Nie jestem pewien, czy to garaż, czy stodoła, ale chyba raczej stodoła. O kurde, a to co za sprzęt? Na pewno będziecie wiedzieć, co to jest i do czego służyło. Możecie napisać w komentarzu, wtedy ja poznam nazwę tej maszyny. Widły. Tam byłem wcześniej. Tutaj mamy wózek. A tutaj gigantyczny drewniany wóz. Widziałem jeszcze jedno pomieszczenie. Zaraz wam je pokażę. Wygląda na rower, ale jest dość masywny. Zaraz sprawdzimy. Tutaj trochę narzędzi. Zauważcie,
że nasz rower posiada silnik i to chyba nawet spalinowy. Tak jest. Z3800. Nie znam tego modelu na pewno. Ale bardzo fajny. Moi drodzy, wyprawa dobiega końca powoli. Ja jeszcze mam 20 km, żeby wrócić do domu, ale nie będę was zanudzał tym. To już jest w moim zakresie. Na dzisiaj będzie już koniec. Mam nadzieję, że następna wyprawa znów będzie taka fajna jak ta. I będę mógł wam wszystko pokazać. Trzymajcie się, do zobaczenia w piątek o 20. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Na razie, trzymajcie się. Pamiętajcie, nigdy nie idźcie w stronę światła. Tylko ja mogę.